Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 13. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A takie są ich imiona. Z plemienia Rubena Szammua, syn Zakkura. Z plemienia Symeona Szafat, syn Horiego. Z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego. Z plemienia Isachara Igal, syn Józefa. Z plemienia Efraima Hoszea, syn Nuna. Z plemienia Benjamina Palti, syn Rafua. Z plemienia Zebulona Gadiel, syn Sodiego. Z plemienia Józefa. Z plemienia Manassesa Gaddi, syn Susiego. Z plemienia Dana Ammiel, syn Gemaliego. Z plemienia Asera Setur, syn Michaela. Z plemienia Naftaliego Nachbi, syn Wafsiego. Z plemienia Gada Geuel, syn Machiego. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszsze, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. Wyprawił ich tedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie, i jaką jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, a ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy.
Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.